Marcin Grabia, sieradzanin, nauczyciel w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli, był dotychczas skojarzony przede wszystkim z fotografią, a zwłaszcza z fotografią koncertową. Od kilkunastu lat towarzyszy zespołowi Kombi. Fotografuje także innych, zwłaszcza rockowych wykonawców. W Galerii Sztuki Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu pokazuje tym razem plakaty i rysunki. Wystawa zatytułowana roboczo Zobacz COVID-19 powstała w dużej mierze za sprawą pandemii. W momencie, kiedy pojawiła się pandemia dla nas wszystkich, która gdzieś tam to zdestabilizowała nasze poukładane życie, ten czas, który był na jakieś tam do wypełnienia, to przeznaczyłem na rysowanie. I właściwie większość tych prac, ponieważ cykl tych rysunków zaczął powstawać w połowie października, ale to były tam pojedyncze rysunki, natomiast tak naprawdę od marca to jest w tej chwili ponad 200 rysunków. Marcin Grabia dużo podróżuje po Polsce i Europie. W trakcie tych wojaży fotografuje ciekawe miejsca, robi z nich szkice. Potem powstają z nich rysunki. Plakaty powstają zazwyczaj na zamówienie. Ich tematyką są najczęściej zapowiedzi wydarzeń kulturalnych z sieradzkiego. Może mnie większość osób kojarzyć z fotografią czy z fotografią koncertową, natomiast moim takim zamysłem czy marzeniem było pokazanie też tej drugiej strony, którą się zajmuję, czyli rysunkiem i plakatem. Marcin Grabia jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Zajmuje się grafiką użytkową, reklamową, fotografią, rysunkiem i malarstwem. Jest jurorem wielu konkursów fotograficznych i plastycznych. Współpracuje z ogólnopolskimi wydawnictwami i instytucjami w zakresie fotografii i reklamy. Jest laureatem kilkudziesięciu nagród i wyróżnień w zakresie fotografii i grafiki. Brał udział w ponad 50 ogólnopolskich oraz międzynarodowych wystawach plastycznych. Ponad 130 rysunków i plakatów artysty można oglądać do końca października w Galerii Sztuki BWA w Sieradzu.